Cześć kochani, witajcie. Zapraszam was na kolejny odcinek. Znowu będziemy w górach, chodźcie. Tym razem pogoda ciągle nie dopisywała. Tak mi się przynajmniej wydawało, kiedy spoglądałem na prognozy. W którymś momencie postanowiłem po prostu wyjść z domu i poszukać zimowej radości. A co z tego wyszło? To zobaczycie już za chwilę. Miłego oglądania. Słuchajcie, zapraszam was na poszukiwanie uśmiechów Beskidy. Znajdziemy zimę, znajdziemy jakieś piękno, a jakie, to musicie się przekonać w odcinku. Natomiast jeśli fotografujecie i chcecie usłyszeć dwie rady na temat tego, jak sobie radzić ze sprzętem w takich warunkach, to musicie oglądać do końca. To będzie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich do oglądania, chodźcie. Cześć! To co, idziemy poszukać tego uśmiechu? Tego uśmiechu, który zawsze towarzyszy mi, jak fotografujemy takie miejsca. Mam nadzieję, że będę mógł się z wami dzisiaj nim znowu podzielić. Chodźcie, jesteśmy na pięknym czerwonym szlaku, a zima jest w pełni. Zapraszam was, zaraz wam powiem, gdzie dokładnie jesteśmy. Dzisiaj mam taką misję poszukiwania uśmiechu natury, czyli promieni słońca. Właśnie przed chwilą już delikatne się pojawiły, dlatego ja się cieszę. W miejscu, gdzie mieszkam, czyli w Skoczowie, na wysokości, na której mieszkam, jest teraz tak troszeczkę depresyjnie. Co rano wstaję przed świtem i po prostu patrzę przez okno i myślę sobie, kurczę, no brakuje, wiecie, tego światła. Brakuje, żeby ta zima dostała tych pięknych właśnie promieni. I postanowiłem się dzisiaj właśnie wybrać w Beskid Mały w poszukiwaniu tej radości natury. I zaparkowaliśmy pod hotelem Spa Kocierz, niedaleko Przełęczy Kocierskiej i idziemy czerwonym szlakiem w kierunku szczytu, który się nazywa Beskid. On tam ma niewiele ponad 700 metrów nad poziomem morza, ale generalnie jesteśmy już w takim otoczeniu, które tą zimę zdecydowanie przypomina, a do tego tam pojawiły się przed chwilą pierwsze promienie słońca. Prognozy pogody, które oglądam od jakiegoś czasu, pokazują po prostu tak kotłowanie się chmur i próbę przebicia się światła, że po prostu postanowiłem zamiast patrzeć w wykresy, to się wybrać i zrobić dla was ten odcinek. I trzymajcie kciuki, żebyśmy ten uśmiech dzisiaj znaleźli. A po drodze, żeby się pojawiły nam jakieś fajne kadry. Bo o to przecież chodzi, nie? Mamy chwilkę czasu, wybieramy się. Dobrze go spędzić i może poszukać jakichś zdjęć. Chodźcie dalej. Na razie kicha z tego uśmiechu natury. Będzie wam musiał wystarczyć mój, bo zaczął padać śnieg. Ta chmura zgęstniała. No i dotarliśmy na ten szczyt Beskid, o którym mówiłem przed chwilą i no jest prominentny. Nic tutaj nie ma, nawet żadnego oznaczenia. Tylko na zegarku po prostu doszło do mnie, że już jesteśmy gdzie mamy być i tak się zastanawiam co dalej. Bo plan był inny, przynajmniej liczyłem na inne rozegranie, ale wiecie co, przejdźmy się jeszcze w tamtym kierunku i zobaczymy co będzie dalej, bo ja w sumie jeszcze mam zanadrzu kilka innych planów, żeby poszukać tej radości w fotografowaniu, mimo tej aury, która obecnie panuje w krajobrazie. Ale wieje wiatr i jest tak bardzo osobliwie, bo jest tylko jeden ślad. Ktoś chyba z Kiczery szedł jakby w stronę, z której ja ruszyłem. Był taki fragment wręcz, w którym ja musiałem torować. Fajne. Taka, wiecie, takie rekolekcje z własną psychiką. Cisza, spokój, warunki niesprzyjające jakiejś euforii. A i tak się cieszę. Chodźcie dalej. Ogarnę to, do ciebie zadzwonię, bo tu jest ciężko z
zasięgiem, a wiesz co, wydaje mi się, że znalazłem właśnie pierwszy kadr odcinka i pójdę go teraz zrobić, dobra? Trzymaj się, Rysiu, na razie. Miłego dnia. Byłem szukać zasięgu, bo rozmawiałem z Rysiem, takim moim dobrym przyjacielem, i przez to, że tu się zatrzymałem, wróciłem tam i z powrotem, żeby ten zasięg znaleźć, to tutaj pojawił się materiał na pierwszy kadr. Takie rozgrzewkowe zdjęcie. Chodźcie, zróbmy to. Ja tak chodzę jak po polu minowym, bo czasami jest tak, że chcemy taką nienaruszoną połać śniegu zawrzeć w zdjęciu, a jak wejdziecie zbyt głęboko, a nagle się okaże, że ta część, po której żeście przeszli, chcielibyście, aby była w zdjęciu, no to już jest naruszona, nie? Także lepiej się dwa razy zastanowić, jak jest taki piękny, dziewiczy śnieg jak dzisiaj, zanim go naruszycie. Będzie prosty temat, po prostu drzewa w zimowej aurze, ale no chyba po coś takiego tu dzisiaj też przyszedłem. Chyba się pośpieszyłem, bo jak patrzę na tą scenę i patrzę na to, jak ona wychodzi, scena ładna, zdjęcie takie sobie i no nie spodziewałem się też, że zrobię tu jakieś niesamowite, ale chciałem coś spróbować zagrać kompozycją, stworzyć coś takiego swojego i tak nie czuję tego, wiecie? Może za szybko, może jeszcze jestem za mało skupiony na tym, co robię. Chyba trzeba iść dalej. To nie jest jeszcze ten czas. Powiem wam, że tam w lesie wcześniej się poczułem bardzo klaustrofobicznie, tak. Nie wiem, nie umiałem znaleźć jakby tego, co ja lubię w krajobrazie najbardziej. Po prostu poszedłem dalej. I popatrzcie, zobaczcie tą scenę tutaj. Piękna, nienaruszona warstwa śniegu, perspektywa na jakieś dalsze góry i uśmiech natury, czyli słoneczko. Popatrzcie, jak ono w tym momencie w krajobrazie się nam ładnie pojawia. Jak ono się tylko... Poczekajcie! Ale świeci! Już to będzie! Lo. Poprawiam sobie ekspozycję ze względu na to, że układ chmur się nam zmienia, a się zrobiło z takiego nieokreślonego na początku w takie piękne, burzowe. I wiecie, stoję sobie tu już z 20 minut i po prostu kadr jakiś sobie wymyśliłem, ale brakowało mi tego słońca. No i postanowiłem jakby włączyć tego lapsa, żeby zarejestrować to, co się działo, i tam to słońce tak próbowało się po prostu do nas dostać, nie? I zaraz wam zaprezentuję kadr, pierwszy kadr tego odcinka, ale jak się cieszę, że tu po prostu przyszedłem i poczekałem te parę minut,
Bo czasami jest tak, że się nie zapowiada, że jesteście w danym miejscu i mówicie, dobra, no jest ładnie, zróbmy kadr, idźmy dalej, nie? A potem jest tak jak teraz, nie? Że to słońce próbuje, ono tak czaruje. To jest właśnie z tym uśmiechem, nie? Jak ten uśmiech natury się pojawi, to wychodzą cuda. Zapraszam was do pierwszego kadru tego odcinka. Zapraszam! Woo! No i zobaczcie, jak się zmieniła pogoda. Przez momencik tylko słońce wyszło i znowu jesteśmy w tej warstwie chmur, która opadła. Słuchajcie, chcieliście więcej gór? No to są. Ale się najarałem tym pierwszym zdjęciem. Tak mnie ono nakręciło. Mówię, kurczę blade. Wiecie, ile naprawdę ja już dni studiuję pogodę i tak szukam takiego właśnie, żeby było choć trochę słońca. I patrzcie, normalnie cały dzień nic i na chwilę wyszło. No dobra, uspokajam się. Słuchajcie, kontynuujemy spacer szlakiem czerwonym. Uwielbiam w górach korzystać z mapy turystycznej. Oprócz zegarka, który mi potwierdza, czy jestem na danym szlaku, czy nie, to pokażę wam, gdzie jesteśmy w tym momencie. Idziemy na Kocierz Wielką. Nawet nie wiedziałem, że taka góra jest. Beskid mały jest wspaniały. Taki znajomy fotograf zawsze umieszcza takie opisy pod zdjęciami. I coś w tym jest. Wiecie, tu jest absolutnie cisza, spokój i taka specyficzna aura przyjemnej samotności. Mhm. No, mapa turystyczna, z czegoś takiego zawsze korzystam, polecam, zapłacić im raz, tam jest, to ja kiedyś płaciłem na 28 zł, czy jakoś coś takiego i od tego czasu zawsze jakby korzystam z tej aplikacji i uważam, że sprawdza się naprawdę wyjątkowo. Nie wiem co dalej, naprawdę nie mam pojęcia, co się wydarzy, ale wiem, że szukamy dalej tego uśmiechu. Chodźcie dalej. No, przez chwilę dało trochę w nogi. Było takie mocne podejście. Aż miałem wrażenie, że będziemy tylko grzbietem szli i mi się trochę upiecze. Ja zawsze sobie w głowie żartuję, że jakby było chodzenie, jakby w górach się chodziło tylko po płaskim, to ja byłbym mistrzem świata w tym sporcie. Ale że trzeba chodzić pod górę, no to już jest z tym trochę gorzej. Dzisiaj jesteśmy tutaj przez dwa powody, bo mniej ważny jest taki, że no pogoda. Pogoda determinowała to, że przyjechaliśmy w to miejsce, bo ja chciałem się wybrać na spacer, chciałem was zabrać na spacer, chciałem się trochę uśmiechnąć do was, chciałem sprawić, żebyście wy się troszkę uśmiechnęli do YouTube'a, jak to będziecie oglądać. A pierwszy powód główny był taki, że ja się po ostatnim wypadzie trochę kontuzjowałem, sobie wyobraźcie. Absolutnie żadne marudzenie. Nawet byłem mega zdziwiony. Zrobiłem 16 km w tym ciężkim plecakiem. Dzisiaj jest odrobinę lżejszy właśnie z tego powodu. I na drugi dzień, jak się obudziłem, to lewa stopa po prostu taka przy kostce. Nie przy kostce, tylko przy dużym paluchu. Ja mam taką męską przypadłość, jak się nagromadzi zbyt dużo kwasu, no to ten staw zaczyna boleć. Ręka do góry, panowie, jeśli ktoś wie, o czym mówię. I byłem mega zdziwiony, bo to pierwszy raz się zdarzyło w związku z wysiłkiem.
No i musiałem sobie trochę odpuścić. I dzisiaj jest po prostu taki dzień na zasadzie, zrobię sobie krótszą trasę i zobaczymy, jak się poczuję, bo mam w głowie naprawdę mega fajne takie górskie wyprawy. Także jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcam was do subskrybowania kanału, bo naprawdę chodzi mi po głowie parę fajnych jeszcze projektów, mam nadzieję, tej zimy, także trzymajcie kciuki, żeby się udało. A jak się wam w ogóle ten film do tej pory podoba, to łapka, kciuk w górę, będę bardzo, bardzo zobowiązany. O komentarz to was poproszę na końcu. Jeszcze nie wiem, jakie zdjęcie... O, tam jest jakieś światełko. Jeszcze nie wiem, jakie zdjęcia się uda zrobić, ale oglądajcie do końca, bo jeśli będzie jakieś miejsce widokowe, to zamiast jechać gdzie indziej, to ja tam będę polował na światło. Słuchajcie, idźmy tą piękną, fantastyczną, zimową ścieżką i zobaczymy, co się jeszcze uda zobaczyć i ustrzelić. Chodźcie. Ale numer. Słuchajcie, to jest dalej ten sam dzień od tego zdjęcia, które pokazywałem wam przed chwilą w odcinku. Mija może 45 minut, naprawdę. Tak się aura zmieniła. Pada śnieg, wieje, jest zimno. Ja oczywiście popełniłem klasyczny błąd. Słuchajcie, gdybyście kiedyś pomyśleli, że w puchu można chodzić, no to nie można. Pamiętajcie, że jeśli macie puch niesyntetyczny, to on w momencie, kiedy idziecie po górach, kumuluje wilgoć, wy się pocicie i on traci termikę. Także ja się trochę zaczynam obawiać, czy ja się dzisiaj przez tą głupotę moją sprzętową nie przeziębię. Ale jesteśmy na szczycie. Chodźcie. Ej, kochani, tu jest fajny kadr, jakby po drugiej stronie piękna zimowego w stosunku do tego, co widzieliście na poprzednim. Słuchajcie, wasze w ogóle zdrowie, dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję wszystkim stałym widzom i stałym komentującym. Jak będziecie dzisiaj pisać jakiś komentarz, do czego was oczywiście zachęcam, napiszcie znowu coś miłego, powiem wam, o, polałem się. Wasze komentarze czyta się tak niesamowicie fantastycznie, szczególnie jak człowiek ma taki cięższy czas, a mnie to jakoś doświadcza ostatnio. Ja sobie dam, niech wystygnie sobie herbatka, chociaż... Ach, nie no, jeszcze trochę za ciepła. Spróbuję złapać ten kadr, bo on się teraz tu manifestuje w fantastyczny sposób. Nie jestem z tego kadru nawet w połowie tak zadowolony jak z tego pierwszego, ale cieszę się i uśmiecham, bo pamiętacie, co mówiłem wam przy tym kadrze, który nie wyszedł? Żebyście sobie nie wchodzili w scenę, nie? No i dokładnie to zrobiłem, nie? Nawet jednego odcinka nie odczekałem, dokładnie to zrobiłem, wlazłem sobie i zrobiłem ślady. Ale te ślady sprawiły, że jednak ten kadr będzie, bo już był taki moment, że mówię, nie, dobra, też się wycofuję z tego miejsca, bo światła nie ma, jest wszystko płaskie, bardzo ciężko jest wydobyć jakąkolwiek przestrzeń z tego, co tu się dzieje, ale jakby to zdjęcie jest też po to, żebyście zobaczyli, jak niesamowicie się ten dzień zmienił, bo w poprzednim, wiecie, niby wszystko było ok, po prostu piękne, piękne warunki zimy w górach, nie? No po prostu niesamowite wręcz. No i teraz jest coś takiego, nie? Zobaczcie. Jestem w ciężkim szoku, nie? Po prostu pyk, zmiana klimatu i mamy coś takiego. No niesamowicie to wygląda. Słuchajcie, chyba się przejdę jeszcze troszeczkę w tamtym kierunku, bo chciałbym spróbować chociaż zobaczyć, czy tam coś jest. Nigdy tu wcześniej nie byłem. Może tu kiedyś wrócę, ale z drugiej strony jest tyle pięknych miejsc jeszcze do odwiedzenia, że kto wie. Tymczasem zapraszam was do drugiego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam serdecznie.
dokończę herbatę i zmykamy dalej. Są takie momenty jak teraz, że jest niesamowita cisza. Ale już powoli słychać, że ten wiatr zaczyna nabierać na sile. I znowu te korony zaczną tańczyć. Niesamowity dzień, nie? Raz tak, raz tak. Życzyłbym sobie fantastycznego zachodu. Życzyłbym sobie i wam. Wypijmy za to. Dramatycznie pogorszyły się warunki, zaczął mocno padać śnieg. Zachód słońca mamy za 30 minut, 35 i myślałem po prostu, że się na takim punkcie widokowym pojawimy, bo on tu niedaleko stąd jest, ale to po prostu nie ma sensu i nie chcę ryzykować, wiecie, bo po prostu za parę dni znowu ruszymy gdzieś w góry, bo naprawdę mam ogromną ochotę wrócić w góry, tylko dajcie, wiecie, fajną pogodę, dajcie mi fajną pogodę, albo takie więcej warunków takich, jak było przy pierwszym zdjęciu. Natomiast minąłem coś przed chwilą, co zamajaczyło mi jako kadr. Także słuchajcie, podejdźmy tam, zróbmy, złapmy ten kadr, póki jeszcze ten śnieg tak pięknie pada i będziemy zmykać w kierunku samochodu. Chodźcie. Ale się rozpadało. Słuchajcie, ten konar drzewa z tym znakiem szlaku czerwonego bardzo mi się podoba. Chciałbym to uwiecznić. Nie wiadomo, ile to jeszcze postoi. Pamiętacie drzewo w Sułoszowej? Myślałem, że jeszcze lata postoi. A nie wiem dlaczego, ale ma to dla mnie taki charakter właśnie Beskidów. Tak jak oznaczamy te szlaki, tak jak one są tutaj nam zaprezentowane. Ładne, ładne. I poza tym, mimo aury, która tu teraz panuje, to wydaje mi się bardzo kolorowe. Chodźcie. Przestało tak intensywnie padać, jak padało przed chwilą, ale to jakby kadru samego nie zmienia. Słuchajcie, patrząc po statystykach, to do takiego momentu docierają moi stali widzowie i niektórym z was brakuje tej mojej analizy kadru, więc tak sobie ostatnio postanowiłem, że może jakby przy tych ostatnich kadrach powiem wam, dlaczego akurat taką kompozycję widzę i tak fotografuję, będąc tutaj. Bo wiecie, teraz są emocje, teraz środowisko wpływa. To nie jest takie proste, jak wy sobie potem będziecie to oglądać, czy ja nawet jak będę obrabiał to zdjęcie, to patrząc potem na tą kompozycję, zastanawiam się czasami, dlaczego taką wybrałem. A wybrałem taką, bo właśnie wszystkie te rzeczy mają na to wpływ. I teraz tak, dla mnie to, co wam zaraz pokażę, to jest pewna symbolika szlaków beskidzkich, czyli tego, po co się w góry chodzi, co nam daje bezpieczeństwo jakby, czy bo jakoś się musimy, nie wiem, ogarnąć na tym szlaku, musimy mieć pewność, że idziemy w dobrym kierunku, bo tak jak ja dzisiaj jestem po raz pierwszy akurat na tym szlaku, tak wy możecie kiedyś tutaj być i te właśnie znaki powodują, że macie pewność, że idziecie w dobrym kierunku, nie? I one są tak zrobione, one działają pewnie na naszą podświadomość, że czasami sobie po prostu trekujemy, idziemy sobie ścieżką, widzicie znak, jest ok, spokój, możemy się skupić na przyjemności. Dla mnie też przyjemnością jest fotografowanie. Fotografowanie i znajdywanie takich właśnie kadrów jak ten, bo idąc tędy, po prostu ta cała scena do mnie przemówiła. A dzisiaj miałem ewidentne problemy ze znalezieniem takich rzeczy, bo ja lubię bardzo światło. Światło zwykle determinuje to, co ja focę. Światło wpływa na moje emocje, a te kolory wpłynęły na mnie podobnie. Ja się też trochę zmieniam, tworząc dla was te odcinki.
ale o tym kiedyś. Zaczynam sobie też doceniać takie sceny. Mówiłem wam o tym obiektywie kiedyś, jak go kupowałem, ten 100-200, że ja go nie będę często używał, ale go będę bardzo lubił. I to jest właśnie scena pod ten obiektyw. Scena jest stworzona w ten sposób, że po prawej stronie macie jakby tą siłę tego znaku i delikatny fragment tam w tle są takie pionowe drzewa i one są specjalne na mniejszej głębi ostrości jakby wkomponowane w ten kadr po to, żeby dać jakby przestrzeń, żeby pokazać, że tam, że to nie chodzi o to, co jest tylko i wyłącznie w ostrości, tylko że ta scena składa się z jakiegoś wymiaru, a ten wymiar utworzyć dzisiaj bez światła było mi właśnie bardzo trudno, nie? Widzieliście na kadrze numer 2, że złapanie tego wymiaru było prawie, że niemożliwe, nie? A tutaj te kolory, bo głębie można uzyskiwać właśnie też kolorem. I tu ta głębia się właśnie nam stworzyła i dlatego się bardzo cieszę, że udało się coś takiego zrobić. Słuchajcie, zachód słońca jest za 15 minut. Liczyłem, że skończymy zupełnie innym zdjęciem, ale to zdjęcie mi się naprawdę bardzo podoba. Słuchajcie, dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie aż do tej pory. Zaraz będziemy trakować w dół. Zaraz się z wami pożegnam, ale teraz zapraszam was do trzeciego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Przed chwilą tu kocałem i tak chowałem obiektyw. Mam taką radę, jak pada śnieg, to starajcie się zawsze wymieniać obiektyw tak, aby ani nie napadało wam do środka do aparatu, ani nie napadało na tą tylnią soczewkę, bo ona jest taka najbardziej narażona na to, że tam może jakby jakiś brud się dostać, a potem przy wysokich przysłonach to ta tylnia soczewka jest najbardziej widoczna, bo ta przednia, to wiecie, to tam prawie, że czasami nie ma wpływu, chyba że światło się o nią oprze. Natomiast cały ten syf, który czasami wam na zdjęciach się pojawia, to jest właśnie z matrycy albo z tej tylniej soczewki. Pakujemy się, idziemy, a jeszcze będę miał jedną radę dla was zaraz. Mam dla was jeszcze jedną radę, póki pogoda pozwala. Jak wracacie z takiej sesji jak dzisiaj, czyli jest zimno, spadło dużo śniegu, przylepiło się to do waszego sprzętu i wy ten taki oblepiony śniegiem sprzęt wkładacie do plecaka, to trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Jak wrócicie do domu, to otwórzcie plecak delikatnie, tak, aby mogło się wywietrzyć powietrze, które macie w środku. Zwykle jest tak, że wracacie z sesji zimowej i sprzęt ma minusową temperaturę. Rzadko się zdarza tak, żeby był aż tak oblepiony śniegiem, jak ja mam dzisiaj, ale się to zdarza. I gdybyście zrobili taką rzecz, że wyciągniecie ten sprzęt, no to jest bardzo dla niego niedobrze. Dlatego pierwsze otwieramy plecak i dajemy tak z godzinkę przynajmniej, aby ta temperatura powolutku zmieniała się w kierunku temperatury domowej. Jak nie jesteście pewni, to włóżcie do środka rękę po jakimś tam czasie. Jak będziecie czuli ewidentne zimno, to jeszcze bardziej troszeczkę ten plecak otwórzcie i dajcie temu jeszcze troszkę czasu. A potem, jak już będziecie czuli, dotykając ten sprzęt, że on ma taką temperaturę spokojną, na pewno plusową, albo przynajmniej nie aż taką różną od temperatury waszej dłoni na przykład, to wyciągacie cały sprzęt i po kolei, jeśli zostały takie, powiedzmy, ślady wilgoci, to jakąś mikrofibrą dotykając wycieracie, tak żeby osuszyć tą pierwszą wilgoć i potem zostawiacie. On sobie ma ten sprzęt po prostu wyschnąć. Największym błędem, jaki można popełnić po takich zdjęciach jak dzisiaj, czyli zobaczcie, no mnóstwo śniegu jest, to zostawić tą wilgoć
na aparacie, aparat schować do plecaka i zamknąć, niech się to tam kisi. Po prostu mam paru znajomych, którzy w ten sposób uszkodziło sobie sprzęt fotograficzny. Już nie wspominając o tym, że po prostu ta wilgoć może się zacząć gromadzić od środka na soczewkach i to jest bardzo niezdrowe w ogóle. Więc to jest ta druga rada. Jak wracacie z takiej sesji, zadbajcie o sprzęt. Naprawdę. Nie ładujcie od razu baterii, bo one są zimne, one też muszą poczekać. Wyczyście, otwórzcie po prostu, tak jak macie, nie wiem, te wizjery z tyłu, czasami są te ekrany takie. Otwierajcie, poukładajcie sobie w miejscu bezpiecznym. Niech sobie to przez całą noc spokojnie się samo wysuszy i wtedy macie pewność, że zadbaliście o ten sprzęt. Oczywiście jak widzicie ślady wilgoci, jakaś tam kropla gdzieś jest, albo jeszcze jakiś śnieg, to powycierajcie to, żeby czasem to po prostu na tym nie leżało, bo to jest bez sensu. Także to tyle. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, bo powstał całkowicie spontanicznie. Mówiłem wam dlaczego, ale trzymajcie kciuki za pogodę, bo jak się tylko pojawi, i za moją formę. I za uśmiech. No to słuchajcie, to wracamy w góry. Ja mam jakąś teraz taką po prostu potrzebę wręcz przebywania na łonie natury, bo to mnie uspokaja i to sprawia, że wracam z energią do domu. Jest siła na to, żeby się dzielić z wami tą energią, tą radością i tworzyć dla was te odcinki. Także bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Podzielcie się czymś miłym w komentarzu. Napiszcie, które zdjęcie się wam podobało, bo bardzo mnie to akurat ciekawi. I słuchajcie, moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Rzucę tutaj listę wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierają i to jest naprawdę nieocenione. Zawsze się gubię w tym, jak mam wam podziękować i przyjmijcie moje skromne bardzo dziękuję. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj, bo naprawdę zaczyna padać i ta burza śnieżna zaczyna nabierać na sile i bardzo się cieszę, bo to znaczy, że w góry, w które chcę się wybrać, będą warunki. Tylko żeby to słońce się pojawiło. Dzięki, że jesteście. Życzę wam zdrowia i dobrego światła. Hej, widzimy się, mam nadzieję, za tydzień przy kolejnym odcinku. Pa!